Nowy sztab ma nowe cele, nowe zasady, nowe reguły, z którymi już się zapoznałyśmy. Przedstawiliśmy między sobą to, czego od Ciebie oczekujemy, tak żeby było wszystko jasne. I myślę, że ta współpraca będzie szła jak najbardziej w dobrym kierunku. Jest nowy trener, więc na początku powiedział nam, czego od nas oczekuje, jakie są tutaj reguły i czego będziemy się tutaj uczyć i nad czym będziemy pracować. Na pewno trenujemy solidnie, jesteśmy profesjonalistkami, więc dajemy z siebie wszystko i robimy to, co nam trener zakłada i dajemy z siebie wszystko. Zobaczymy wszystko to po pierwszym meczu. Na pewno zespół jest nieco odmieniony ze względu na personalia, które się pojawiły na zgrupowaniu i osoby, które będą brały udział w samym meczu. Czego się spodziewać? Myślę, że tutaj warto poczekać do wydarzenia, które już niedługo, czyli 20. Dzięki temu będziemy mogli ocenić, czy te zmiany, których dokonał trener, są jak najbardziej potwierdzeniem stylu, który zaprezentujemy w grze. Nie ukrywam też, że pomocne jest dla mnie, że filozofię gry ofensywnej, którą chcę zastosować w meczu z Mołdawią, ona jest bardzo zbliżona do tej, którą w tej chwili gra Medycoin. Także dziewczyny jak gdyby z automatu weszły w nowe role, grają na tych samych pozycjach. Do tego dołączyłem zawodniczki z zagranicy, które są bardzo doświadczone, grają ofensywny futbol, ale są na tyle kreatywne, że wpasowanie im się w nowe role nie sprawiło im żadnego problemu. Z każdą z nich rozmawiałem, każda z nich tę rolę zaakceptowała, chce spróbować. Nie mogą się już doczekać pierwszego meczu, żeby zagrać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało w meczu. No, mecz wszystko zweryfikuje. Jak na chwilę obecną wszystko układa nam się bardzo dobrze, koncentrujemy się na pracy, mamy określony plan, trzymamy się go. Na chwilę obecną jestem więcej niż zadowolony z tego, co udało nam się tutaj zrealizować.